Siema Zeniu, dawaj piątkę. Zeniu? Nie, Igucio? Szymon. Szymon. Szymonku, słuchajcie, naprawdę wspaniałe wyniki. Wiecie, 10 punktów, tak? Tak. Dycha na koszulce, 10 punktów. Mogło być 11? Nie, nie mogło być, bo się nie dało. Wygraliście 3 mecze, chłopaki, jeden remis. Idziemy teraz, słuchajcie, po nagrody. Tylko Szymuś, jak nie wylosujesz mi piły, to pan Sabek się obrazi, dobra? Mamy 4 losy, słuchajcie, musi być w tym gałagu, tak, dobra? Sprawdzimy to. Kochani, jesteśmy w Kassel, przypominam, trwają już w tym momencie mecze o miejsca. Chciałem wam przypomnieć, że my z pierwszego miejsca w tej chwili, kochani, w tej chwili czekamy na rywala. Nie wiemy jeszcze, z kim gramy, Guciu, czy wiemy? Nie wiemy, nie? Czekamy. Po tym meczu będziemy wiedzieć, kto będzie naszym rywalem, tak? Rozumiem. Chodźcie, idziemy. Gutek ma tam zapłacone, słuchajcie, 4 losy. Idziemy sprawdzić jego szczęście. Potem pokażę wam, jakie szczęście miałem ja. O, Gutek, widzę, na tyłku trochę pojeździłeś. Zielony tyłek. Hello. Co jest? Hello, idziemy po fanty. Wadimie. Wadimie, kochany. Wadimie, czy zostawiłeś jakieś nam piłki jeszcze? Bo przyszliśmy losować piłki. Halo. Dawaj piątkę, serdecznie się pozdrawiam, ja i kupę naszych ludzi. Super, rewelacja. Patrzcie, jak Wadim elegancko mówi. Dziękuję. Jest świetny, słuchajcie, fajny jest, nie? Słuchajcie, Wadim, a pokaż, jakie karty ja wylosowałem tutaj z tej toczki. Jesteś w stanie wyciągnąć, bo Gutek ciekawy. No to moje, to moją, bo ja też wziąłem losa. Słuchajcie, akurat ja... Wadim, on tu jest, o tu, no. Zobacz, to jest Gutek, takie coś wylosowałem, miałem numer 80, Kudeł będzie grał w karty z wami. Widzę, że to jest ty, Nadia i Kudełek. Dobra, teraz chłopaki, losujcie, proszę. Losujcie, chłopaki. Ty masz to jedno, to jest no 100%. Wadim jest kochany, nie gadaj, ty taki... Ale cicho, tylko dla was. Kochamy go. Słuchajcie, Wadim, wiesz, że my jesteśmy kolekcjoner, nie? Czeka. Ale Wadim, wam muszą sprawdzić, dobra? Muszą zobaczyć, słuchajcie, jakie macie poziom szczęścia, chłopaki. Nie wiem, jakie numer, a wiem, że numer. Dobra. Słuchajcie, kochani, natomiast gościmy u ekipy Kassel Nordhausen FA. Świetna ekipa, naprawdę wspaniale zorganizowany turniej. Naprawdę, Wadim, my serdecznie ci gratulujemy, wiesz o tym? Dlatego, że macie super imprezę. Na ręce gospodarza przekaż ode mnie podziękowania i gratulacje, dobra? Sportowo nam poszło хорошо. Znajesz, bo tu nas 10 punktów możemy zgromadzili. Pierwsze miejmy, pierwszy plac w grupie. I teraz dwa takie się... Teraz dwa ciągniecie, zobaczymy wasze szczęście, a dwa są Wadima szczęście, tak? Dwa Wadima szczęście. Czekaj, tych nie ruszamy. Dobra, na razie patrzymy wasze szczęście. Dobra, czekaj, Wadim. Kto pierwszy? Gutek, uwaga. Dawaj, Szymuś pierwszy. Ja. Zaraz zobaczymy, jakie są. Dobra, poszło. Jaki numer? Nie ma. No los, przykro mi, kochany, to ja miałem więcej szczęścia, trafiłem karty. Numer masz? Nie, 288. Nie, 228, tak? Nie, 288. 288, czyli mamy 288. 288, słuchajcie, szukamy 288, patrzymy 288, 229. 288, to jest jedna tylko takie. 288, to smyczka, tak? Takie dwa. Proszę bardzo, kolekcjonerskie, typowe, kochani, korona. Teraz te dwa jeszcze. Teraz te dwa, Gucio, otwieraj, no to niesamowite. To jest numer 100%. Bądź. Dobra, nikomu nie. W internecie. Ale wiesz, nikomu tego nie powiemy, Wadim zobaczy tylko 100 tysięcy. 62, no. Słuchaj, zobaczy tylko 100 tysięcy ludzi, słuchaj, Wadim, wiesz? 62 zobaczy 100 tysięcy ludzi, patrz, słuchaj. 62 to jest dobre, czekaj. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Fiu, fiu, rufiu. Brawo, Wadim. Świetne. Tak, na Fischer, dokładnie. Gutek, to tu mi robisz piękną i teraz pokazuj swój. 39, słuchajcie. 39. Patrzymy, 39. Ja trafiłem karty, smycz. Ale super, 39, jedno mini futbol. Wadimie, gratulujemy ci farta, masz szczęście duże, spasiba bolszoj, dziękujemy ci bardzo. Słuchajcie, naprawdę o czym spasiba, wiesz, podziękuj wszystkim, naprawdę. Wadimku, włóż proszę, jak dasz radę do laptopa, tak, kuteczku, daj tam do laptopa, Wadimek nam go laduje. Jak ty będziemy zobaczyć? Ja ci wszyściutko pokażę, naprawdę. Kochani, ekipa SV 1890 Kassel Nordhausen, ich habe eine Frage. Powiedz, czy to jest data powstania klubu? To jest klub, który powstał w 1890 roku? To jest jego start? Szacuneczek. Tato. Panie, nie było nas wtedy, nawet razem w kupie, jeszcze oni. Tato. Piękny bal, no bomba. Jesteś pompka. Rewelacja.
Wkładaj, kochany Wadimie. I pompka też jest. Pompka też jest. Ale fajnie. Rewelacja. Super, rewelacja. Dziękujemy ci, Wadimku, serdecznie. Dziękujemy bardzo. Buźka. Kochani, trwają ostatnie mecze. Dawajcie, chłopaki, piątkę. Gratulacje. Czyli słuchajcie, bez Wadima kto lepiej trafił? Szymuś ma więcej szczęścia dzisiaj, ja tak? Nic nie trafiłeś. No chnik. Na razie. Powodzenia. Trzymajcie się. Gońcie. Kochani, zobaczcie, naprawdę niesamowicie oddani ludzie. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, dlatego że piłka i ciężka praca to jest jedna sprawa, ale druga, musimy pamiętać, kochani, że to są dzieciaki i nagroda naprawdę im się bardzo należy. Oni kochają grać w piłę, to jest dla nich wszystko. Każdą wolną chwilę jej poświęcają, natomiast na treningach wylewają setki hektolitry potu, słuchajcie. Dlatego trzeba też czasami się zrestartować, trzeba czasami, kochani, takiego miękkiego restartu, takiej fajnej, sympatycznej, kochani, zabawy. Ja się cieszę bardzo, że trafiliśmy dzisiaj tutaj do Kassel. To dzięki reprezentacji Football Academy, reprezentacji U12. Przypominam, że mieliśmy przyjemność już pograć z reprezentacją w Poznaniu na sparingu z Lechem. Byliśmy na zgrupowaniu we Wronkach, na wspaniałym zgrupowaniu we Wronkach. Także naprawdę jeszcze raz dziękujemy za zaufanie, za zaproszenie, za powołanie. Słuchajcie, Gutek i cała nasza drużyna jakby uczą siebie tutaj czuć, myśleć za kolegę. Słuchajcie, no ta kategoria wiekowa nie jest prostą. Wadim, jeszcze raz szczęśliwa. Spasiba bolszoj. Danke schön. Dziękuję przepięknie. Potem wrócę. Pozdrawiamy serdecznie. Słuchajcie, Wadim, a w którym roku zdjęć przyjechał? 1990. Od 90 roku mieszka tutaj, przyjechał z, nie z Astany, z Kazachstanu, ale nie Astana, Astana nie. Słyszeliście, kochani, pozdrawiamy serdecznie, kochani, także w tej chwili, okej, danke jeszcze raz, nochmal. Kochani, Wadim, mówię, przesympatyczna postać, bardzo oddany dla klubu, przyjechał w 90 roku, kochani, tutaj za lepszym bytem, za lepszym jutrem, kochani, także znalazł to, czego szukał, realizuje się przy klubie tutaj w Kassel, kochani, mają wspaniałe obiekty, mają wspaniałych działaczy, poznaliśmy kilku ludzi i naprawdę jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy częścią tej wspaniałej imprezy. Słuchajcie, chłopcy, nie wiem, czy udają się na jakiś posiłek, kochani, czy udają się na inne boisko, gdzie będziemy rozgrywać za momencik jeden mecz, wiem, że jeden awansem rozgrywamy jeszcze dzisiaj. Natomiast zdaje się, że czekamy na rozstrzygnięcie w tym meczu, dlatego że z tego meczu Hanover 96 chyba wyłoni się dla nas, kochani, rywal, przeciwnik na dalszą część zawodów. W tym momencie awansowaliśmy na pierwszą, awansowaliśmy do pierwszej 26, że tak powiem, dlatego że przypominam, na zawodach tutaj w Kassel 12 grup po 5 drużyn, czyli 60 drużyn z 9 państw świata, kochani, 9 narodowości, Czesi, Niemcy, Polacy, Duńczycy ze Skandynawii, nie powiem, czy Norwegia, czy Finlandia, myśmy się nie spotkali, minęli, natomiast Portugalia, Anglia. Także jeżeli kogoś pominąłem, to przepraszam, natomiast no wielkie święto piłki nożnej. Zabawa dla tych chłopców, oni przecież grają na co dzień ligę, tam szukają bramek, tam szlifują, słuchajcie, swoje umiejętności. Patrzcie, mamy chyba bramkową akcję. Ładna akcja, kochani, dwójkowa Hanoveru 96. Hanover Sechsund 90, przypominam, że swego czasu Sobiech w tej ekipie pogrywał w piłkę, natomiast no, w tej chwili zdaje się on gdzieś tam indziej rozwija swoją karierę piłkarską, natomiast my w tej chwili jesteśmy tutaj w środkowych Niemczech, kochani, około 200 km od Dortmund, około 500 od naszego, patrzcie, ja się kręcę, myślałem, że złapaliśmy bramkę, fajne uderzenie też ma tutaj chłopak, fajne warunki fizyczne, natomiast no nie wiemy, myślę, że tu z tej ekipy ktoś walczy o życie, ktoś walczy o to, żeby się znaleźć tam, gdzie my już jesteśmy. Natomiast kochani, zobaczcie, jak jest naprawdę fajnie połapane. O, tu jest obóz ekipy Darmstadt. Przed sekundką zagraliśmy z nimi dobry mecz, wygraliśmy minimalnie 1-0, natomiast tak naprawdę, słuchajcie, to był dobry meczyk i bramkarz dostał bramkę na wyjściu, a tak świetnie w defensywie drużyna pracuje. Gutek, kochani, próbował wejść do bramki, natomiast szybcy, fajni, rośli obrońcy, już wiemy, dlaczego tam tak wiele bramek nie wpadało.
W każdym razie fajny, wysoki poziom, kochani, zawodów. Natomiast tutaj jest boisko treningowe. Natomiast tam na końcu, zobaczcie, jest jeszcze jedno boisko, na które zaczynaliśmy dzisiaj nasze zawody. Tam było boisko numer chyba 8, jak dobrze kojarzę. Także czekamy na rywala. Jak tylko będę coś wiedział na ten temat, dam wam znaka. Natomiast słuchajcie, strzela Hanover gola przy salwach radości kibiców. No ale tak to ma działać. Oni muszą czuć wsparcie, kochani. To są ich ostatnie chwile dzieciństwa. Ono będzie trwać zawsze, mówię jako rodzic, kochani, ile by lat nie mieli, zawsze będą dziećmi naszymi. Natomiast jakby no, u nich zaraz się zacznie już taka naprawdę bardzo regularna i praca, i piłka. Trzeba coraz więcej trenować, trzeba coraz więcej się uczyć w miarę wzrostu, rozwoju. Patrzcie, jest szansa na bramkę kontaktową albo no, wyniku nie znamy. Tam nasze Futbol Akademii czeka na swojego przeciwnika, kochani. Jak widzieliście, Vadim nam tutaj, kochani, troszkę w szczęściu pomógł, ale i w takich sytuacjach trzeba mieć szczęście. Także mam wspaniałą ramkę, lampkę na ryby, Gutek dostał wspaniałą piłkę do grania. Dziękujemy jeszcze raz bardzo naszym no, wspaniałym przyjaciołom. Cieszymy się, że możemy być tu częścią. Także jeszcze raz spasiba bolshoi, Vadim. Danke schön, meine Freund from Ales. Przekaż te życzenia, skaży, пожалуйста, swoim padrugom, что сделали очень хорошую robotu. A znajesz u mnie jeszcze dwoje domoj dzieci, i Kudełek i Nadia, i my jeszcze przyjedziemy tu rozgrywać w futbol, потому что to nasza pasja, my to очень нравим, my to bardzo kochamy. Także jeszcze raz do zobaczenia, czekamy na ostatni meczyk dzisiejszego popołudnia, a potem idę się troszkę zrestartować, zregenerować, uciekam, kochani, potem na basen. Entschuldigen, wie viel ist? 1-0? 1-0 from Canova. Ja. Die Rote? Middlesbrough. Middlesbrough? Ja. Das ist Deutschland gegen Deutschland? Deutschland, England. A Middlesbrough, ja, to jest Paderborn, a ja Paderborn. Ja. Okej, okay, Middlesbrough, czyli angielsko-niemiecki pojedynek, kochani, 1-0 dla 96, pomyliłem Middlesbrough z Paderborn, kochani, Paderborn to niemiecka ekipa, Middlesbrough oczywiście to Anglicy, podobnie jak Blackburn Rovers, to są dwie ekipy z wysp, które tutaj przyjechały, także no, zobaczcie, konfrontacja angielsko-niemiecka, my dzisiaj na razie gramy tylko z drużynami z Niemiec, natomiast za niedługo może to się zmienić, czekamy na rywala. Do zobaczenia.